Prawdę mówiąc, z wypadku niewiele pamiętam. Pojechałem z żoną do zamku książ, bo takie mieliśmy akurat na wycieczkę. Praktycznie wyjechałem później do mojego przyjaciela na urodziny i tak naprawdę już jadąc tam, to już tak naprawdę za dużo nie pamiętam. Wypadek. Jeden wielki Matrix, tak. Szpital, niewiadoma, strach, przebudzenie. Myślę, że to na początku w ogóle była. Walka o życie, nie? Po operacji, po tym wszystkim, tak naprawdę od razu na rehabilitacji, no jakby to ode mnie zależało, bym po prostu ćwiczył od rana do wieczora. A to jednak jest układ nerwowy, to do mnie dochodzi. Teraz tak naprawdę do mnie bardziej tak doszło, jak zacząłem się na nowo słuchać i cieszyć się z każdego po prostu mojego, nie wiem, bólu zewnętrznego, to co mi wraca, bo tak naprawdę sparaliżowany jestem, byłem od połowy w dół, tak? Ja to nie nazywam, ja mówię, to jest kontuzja mi się przydarzyła. Tak do tego po prostu podszedłem. Musimy zadbać o to, żeby to, co pacjent potrafi, żeby wzmacniać, ale główną ideą jest to i tym celem, do którego podąża każdy pacjent, to jest element wzbudzenia tych nowych, na początku bardzo mizernych efektów ruchowych czy czuciowych, tak aby z czasem je wzmocnić. A do tego wzmocnienia potrzebny jest trening, potrzebna jest walka z degeneracją układu nerwowego, czyli nasze stymulacje magnetyczne, stymulacje elektryczno-obwodowe, tak żeby nerwy obwodowe były w dobrej kondycji, żeby mięśnie nam nie degenerowały, aby ten efekt ćwiczebny rdzenia kręgowego przełożył się w końcu na ruch. To jest ważne. Większą połowę życia boksowałem. Praktycznie się wychowałem na boksie. W różnych okolicznościach gdzieś tam byłem, miałem miejsce. Nieraz się doznawało gorycz, porażki, ale się podnosiło, wstawało. Schodziło się z walki, no, w bólach, w cierpieniach. I no, teraz ja mówię, no, znam wszystkie chyba rodzaje bólu. Jak boli, to żyjesz. Boks dał mi brak lęku w tej sytuacji, w której jestem. I naprawdę na nowo się wszystko, tak jak mówię, dostałem drugie życie. Na nowo się uczę chodzić, na nowo się uczę wszystkiego, od ruchów, czucia. Już teraz ta moja świadomość tego wszystkiego jest inna, nie za wszelką cenę, jak to się mówi na treningu, no zesraj się, nie da się tak. Po prostu na wszystko musi być czas, na wszystko przychodzi. I jest ta harmonia i w tym trzeba wszystko równowagę zachować. Jak zachowasz, ja wygram tą walkę, no, z Sebastianem. On nigdy się nie poddaje, nawet jak już nie ma siły, to nie odpuszcza. Mówi, jedziemy dalej, robimy swoje, trzeba zapierniczać, nie można siedzieć w miejscu. Także z nim zawsze trzeba mieć głowę pełną pomysłów. Jak jest zbyt monotonnie, to już zaczyna się nudzić, trzeba cały czas mu wymyślać coś nowego, żeby miał kolejne wyzwania przed sobą. Praktycznie co ćwiczenia zauważamy coś nowego. Tutaj jeden mięsień się napiął, tutaj drugi, tutaj zaczyna powracać jakieś czucie. Tu czuję głęboko, tu czuję powierzchownie. Także można powiedzieć, że każdy dzień to są nowe odczucia, które on się uczy i których tak naprawdę musi sobie przyswoić. Bo tak naprawdę nie wie nawet, czy to coś go boli, czy to jest coś pozytywnego. Także wszystko musi sobie przyswajać na nowo. Zacząłem dotykać nogi, wszystko. No to kurde, no to co, nie będę chodzić? Czuję wszystko, tylko czas. Takich jak ja jest tysiące. Tam w szpitalu, jak przebywałem, to wiesz, młodzi ludzie po prostu stawali, z udarami wstawali, wszystko. I oni też zadawali, dlaczego mnie, dlaczego to, po co. I tutaj taka też duchowa strona się, wiesz, wędrujemy, szukamy, wiesz, mamy różne religie. A Boga mamy jednego. I też można zadawać sobie pytanie, dlaczego ta religia, dlaczego ta. Mnie spotkało na boks, dla mnie boks był jak religia. On mnie dużo uczył, pokazywał. Im więcej cierpiałem, tym później mniej w ringu po prostu. No, ring to dla mnie był jak scena teatru.
No dużo, dużo rzeczy się po prostu też teraz dzieje w moim życiu. Widzę naprawdę przyjaciół. No jestem przebogatym człowiekiem. Wbrew pozorom. To, co zrobili sportowcy, nie chcę mówić personalnie po nazwiskach, ale są to w ogóle sporty walki. No, trzymamy się razem. Naprawdę pięściarze teraz i u Mariusza robiliśmy spotkanie, potem zbiórka, walki bokserskie we Wrocławiu czy w innych miastach. Czy Dzierżoniowie u Piotrka Wilczewskiego, zawsze mamy pozwolenie na to, żeby chodzić z puszkami, żeby wejść do ringu, zlicytować coś na to, żeby Mariuszowi było łatwiej wziąć udział w rehabilitacji. Ale piłkarze, wspaniali też ludzie, którzy mają wielkie serducha i, no i zrobili wielką imprezę teraz niedawno w Świdnicy to było. No, rewelacja po prostu. Widać, że jesteśmy jedną wielką sportową rodziną. Ja teraz się zaczynam cieszyć z tego, że mnie to spotkało. Może to głupio zabrzmi, ale to jest moja najważniejsza walka i za tym idzie świadectwo. Tak jak wspomniałem o tym chłopcu, który, że lekarze rozłożyli ręce, nie chciał walczyć o swoje zdrowie, ja mu pokazałem kilka właśnie swoich filmików z rehabilitacji. Mówię, zobacz, ja mam ten sam uraz, co ty. Też mi powiedzieli to samo, co tobie. Zobacz, no kręcę na rowerze na tym. To jak ja mam nie chodzić? I ten chłopak zaczął od nowa o siebie walczyć. On ma bardzo dużą samodyscyplinę w sobie, bardzo silny charakter. Zresztą on bardzo mądrze czerpie z tego, co mu ten boks dał wcześniej. Dlatego jest w stanie dzisiaj wykorzystywać te narzędzia, które się u niego ukształtowały jako u zawodowego sportowca. I muszę powiedzieć, że myśmy już kilka kroków poczynili, żeby zainspirować innych w innych kategoriach sportowych i robiliśmy nagrania dla trenerów i piłkarzy nożnych. Pracujemy teraz nad projektem dotyczącym dzieci i kobiet, więc to przesłanie, które Mariusz niesie, jest bardzo uniwersalne mimo wszystko, bo myślę, że każdy w tym, co on sobą dzisiaj reprezentuje, znajdzie swój kawałek, swoją inspirację. Naprawdę jest taka siła w tym wszystkim, jak w to uwierzysz. I tak jak mówią, wiara czyni cuda. Ja będę chodził. A to, że na mnie padło, to, że no kurde, no wyzwanie, rękawice podejmujesz, no jesteś wojownikiem. Wiesz, na mojej drodze Marek Piotrowski. Zobacz, co on robi, jak on mówi, że no... I on mi oddał to, co w stanie walczyć. To jest jego motto, jego największy skarb. I tak jak mówi, że każdy ma krzyż. I ten krzyż cię gniecie w życiu, żebyś właśnie klęknął i sobie odpowiedział. Wiesz, mnie dupa boli od siedzenia na tym wózku. Ale ja nigdy tyle czasu nie byłem na urlopie i nigdy nie miałem tyle czasu na przemyślenia. Wiesz, no... I teraz do mnie dochodzi, są rzeczy ważne, mniej ważne, najważniejsze, a małe rzeczy jak cieszą. Największym moim marzeniem na tą chwilę jest ludziom wszystkim odwdzięczyć się za to, by mi stoczyć walkę. Nie dlatego, żeby, wiesz, no ciągnie wilka do lasu, ale dlatego, żeby pokazać, że jestem 100% zdrowym człowiekiem. Że wyszedłem z tego. Ja muszę wstać. Ja muszę maraton przebiec, a jeszcze walkę w ringu stoczę. Zobaczysz, będziesz jeszcze komentował tą walkę.